Dobry wieczór, ja jestem D-Dawid387 i dzisiaj mam dla was relację trochę z innej beczki. Będziemy jechać z moją matką dwoma pociągami. Przez to pewnie możecie myśleć, że relacja będzie krótka, ale obecność mojej mamy sprawia, że jest to, że będzie to relacja na większą skalę. I proszę nie zważać na jakość nagrań, ponieważ jak prawie wszyscy wiedzą, mój telefon nie aż tak dobrze łapie ciemność. Także zapraszam do obejrzenia. Gdynia Główna, nauczycielski szkolny. Kupujemy bilety. Tak. Chyba Pobrzeże wjechał. Telka Pobrzeże odjeżdża z Rumi. Na czele siódemka w barwach Intercity. Jak już usłyszeliście, najpierw idziemy sprinterem do Gminy Głównej, a potem to zobaczycie sami. No to czekamy na sprintera. W oddali widać już jego światła. Nasz kibelek już wjeżdża. Trafiły nam się klasyczne barwy przewozów regionalnych. Trochę naładowany. Odjeżdżamy ze stacji Rumia. Jedziemy bardzo szybko jak na kibla. I to w dodatku klasycznego. Zatrzymujemy się właśnie w Gdyni Chyloni. Teraz odjeżdżamy z Gdyni Chyloni. Staliśmy przez chwilę w tym miejscu, ale później się wyjaśniło dlaczego. Minął nas Telka Stańczyk. Dojechaliśmy do końca trasy sprintera. Jesteśmy w Gdyni Głównej. Do odjazdu do naszego składu, tego drugiego, mamy jeszcze trochę czasu, więc idziemy teraz kupić coś na drogę. Widzę, że na peronie w Gdyni Głównej, znaczy nie na peronie, na przejściu między peronami widzę, że trwają mocne prace. Jesteśmy już na naszym peronie, jednak wszystkie tory są zajęte, także musimy czekać, aż coś odjedzie. Bursztyn odjechał. Już w oddali możecie dostrzec nasz skład. Telka Karpa. Nasz skład prowadzi dwie
Ta dziewiątka. Jesteśmy już w wagonie i mamy taki przedział. No na razie pusto. Jeszcze tylko minuta do odjazdu TK Karpaty. Wyruszamy z Gdyni Głównej. To początek naszej podróży. Zatrzymujemy się właśnie na stacji w Sobocie. Możemy zaobserwować przelot cystern z duetem Scott 181-182. Ja się nie mylę. Jak był duet, to chyba długi skład. Teraz zatrzymujemy się w Gdańsku Oliwie. Pozdrawiam IPKP. Zatrzymujemy się właśnie na stacji Gdańsk-Wrzeszcz. Tutaj możecie zobaczyć PKM-kę. Przyjechaliśmy już do Gdańska Głównego. Tutaj możemy dostrzec TLK Awangarda. Teraz już my wyjeżdżamy z Gdańska Głównego. Już zaraz wyjedziemy z Trójmiasta. Następnym przystankiem jest chyba Tczew. Teraz możecie dostrzec przystanek Gdańsk-Śródmieście. Jest on końcowym przystankiem dla pociągów SKM. Z wielką prędkością przelatujemy przez Pruszcz Gdański. Zatrzymujemy się właśnie w Tczewie. To tutaj wysiadłem, gdy jechaliśmy razem z IPKP Intercity Heweliusz. W tle możecie zobaczyć beczki prowadzone przez Gamę. Teraz już odjeżdżamy z Tczewa. W tej chwili przejeżdżamy przez Wisłę. Jesteśmy na moście. Teraz mamy postój w Malborku, ale teraz już odjeżdżamy z tej stacji.
Teraz postaram się pokazać wam toaletę. Teraz mamy kostium na stacji prabuty. Z około 8-minutowym opóźnieniem przyjechaliśmy na stację Iława Główna. Możecie tutaj dostrzec przelot cystern przez peron. Czas wyruszyć w dalszą drogę. Teraz przejdę przez 3 wagony składu TLK Karpaty. Ale fajne miejsce. O wiele wygodniejsze niż u mnie. Stacja Działdowo. Na tej stacji opuszcza nas bardzo towarzyska pani, która jechała z nami w przedziale. Zaraz wymienię wam kilka stacji, na których się jeszcze zatrzymaliśmy. Teraz będę nagrywać od tej strony przedziału, a nie od tamtej tak jak poprzednio. Muława. Ciechanów. Modlin. Nowy Dwór Mazowiecki. No i Legionowo. Jest to ostatni przystanek na trasie naszej podróży. Teraz popędzimy prosto do Warszawy. Prawie 4 godziny jazdy za nami. Ja i moja mama jesteśmy zmęczeni. Ale jesteśmy już za Legionowym, pędzimy ponad 100 na godzinę i kierujemy się z wielką prędkością do Warszawy Wschodniej. Przepraszamy. Zdarliśmy do końca podróży. Jesteśmy w Warszawie Wschodniej. Spróbuję otworzyć drzwi. Nie umiem. Dawaj. To jakoś udało nam się wysiąść. Wycieczka ogólnie to była bardzo fajna, było dość komfortowo. Tylko szkoda, że było ciemno za oknami. To jedyne mi przeszkadzało. Witam po przerwie. Jesteśmy teraz na stacji Żerań w Warszawie. I mam dla was składankę z tej stacji. Także zapraszam do obejrzenia.
Mamy godzinę 14.01. Tym oto impulsowym akcentem kończymy dzisiejszą składankę. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze wpaść na wschodnią. Thank you.
Witam w kolejnej części mojej wielkiej wycieczki. Jestem teraz obecnie na stacji Warszawa-Żerań i czekam tutaj na elfa, który już tam widać go. I będę jechać do Warszawy Wschodniej. I liczę, że się tam spotkam. Także życzę miłego oglądania kolejnej relacji. Odjeżdżamy już ze stacji Warszawa-Żerań. Następny przystanek to Warszawa Toruńska. Odjeżdżamy teraz z Warszawy Toruńskiej. Musiałem kupić bilety. Zatrzymujemy się na stacji Warszawa-Praga. Teraz już odjeżdżamy. Następny przystanek to Warszawa Wschodnia. Jest to stacja, na której wysiądę. Wjeżdżamy już na stację Warszawa Wschodnia. Teraz mam już tylko czekać na tą osobę. Ze stacji Warszawy Zachodnia do stacji Tłuszcz wjedzie na tor 23 przygodowy. Thank you.
Po nagrywaniu siadam do SKM-ki i będę jechać powrotem na Warszawę Żelań. Dojechaliśmy już do mojego przystanku Warszawa-Żelań i będziemy wysiadać. Ogólnie nagrywało się bardzo fajnie z kolejowym Piotrkiem, bo to z nim się spotkałem. Polecam jego kanał, wbijajcie, pomóżcie mu osiągnąć 100 subów. I oczywiście dzięki za obejrzenie tej składanki oraz zapraszam do dalszego oglądania tego filmu wycieczki. Dzień dobry, witam Was po raz kolejny bardzo serdecznie i zapraszam Was na relację z powrotu do Rumi. Jestem obecnie na dworcu autobusowym metro Mosiny i nasz autobus właśnie podjeżdża na przystanek. Jak widzicie, będziemy jechać polskim busem, ale tylko do Gdańska, a z Gdańska pojedziemy sobie pociągiem do Rumi. No i co, gdzie? 27-28. Wspomniałam wiedzieć, gdzie są tutaj numery. Po prawej gdzieś tu. Ale tutaj numerów w ogóle nie ma. No to gdzieś było mniej więcej tutaj, po prawej. Skąd wiesz? No zapytaj pana, czy są numery. Są numerowane miejsca gdzieś? A, tu. A, dobra. 22-21. Tutaj 27-28. Tutaj, tak? No. Dobra, mamy nasze miejsce. Podróż może być nawet ciekawa. Ale pociągiem i tak zawsze lepiej. Nie wiem jak wy, ale ja tak uważam. Możecie również pisać w komentarzu, co sądzicie, czy lepiej podróżować
polskim busem, czy lepiej pociągami. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego jedziemy polskim busem, a nie TLK Pobrzeże. Otóż śpieszę z odpowiedzią. Jechaliśmy już TLK Karpaty do Warszawy w pierwszą stronę i nasz bilet kosztował około 100 zł, a tutaj kosztuje trochę mniej, znaczy dużo mniej, ale ja i tak bym wolał jechać pobrzeżem. A jeszcze było coś tam, że moja mama wydała bardzo dużo pieniędzy na swoje szkolenie i nie chciała wydawać kolejnej setki na podróż pociągiem, jeśli mogła tutaj zapłacić trochę taniej. Wyruszamy. Państwa, prosimy o chwileczkę uwagi. W imieniu swoim oraz firmy Polski Bus chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na pokładzie naszego autobusu. Jak Państwo już kupowaliście bilet, zapewne wiecie, nasza podróż będzie się odbywała bezpośrednio do Gdańska. Kilka takich spraw organizacyjnych, żeby nam się dobrze podróżowało, żeby wszystko było ok, żeby się nic nie działo. Po pierwsze, co najważniejsze, zapinamy pasy. Powtórzę to jeszcze raz, zapinamy pasy. Po drugie, w miarę możliwości nie chodzimy po autobusie, chyba że do toalety, która znajduje się na dolnym pokładzie na końcu autobusu. Z górnego schodzimy oczywiście drugimi schodkami na dół po schodkach i na końcu autobusu po prawej stronie jest toaleta. Po trzecie, proszę Państwa, nie spożywamy alkoholu, nie palimy papierosów, bo to wiadomo, skończy się wydaleniem z autobusu. Państwo, jeżeli mamy jakieś pytania, problemy, niuanse, coś się będzie działo, coś was będzie niepokoiło, czy to moja jazda, czy po prostu coś w autobusie, proszę śmiało przychodzić, pytać, nie gryzę, na pewno pomogę. Co tutaj więcej, proszę Państwa, lato się już praktycznie skończyło, tego śniegu trochę posypało, ale życzę Państwu jak najwięcej słonecznych dni. Większość jedzie na odpoczynek, więc życzę udanego odpoczynku. No i oczywiście, co najważniejsze, bezpiecznej podróży. Dziękuję bardzo. No, zgadzam się. Ale mogę tak bezpośrednio od siebie dodać, że pociąg jedzie 4 godziny do tego, do Gdyni, a bus jedzie 4 godziny do Gdańska, w dodatku bez zatrzymania, więc się bardziej opłaca pociągiem jechać. No, z mojego punktu widzenia. Tutaj macie go McDonalda. Jeszcze do lasu jakiegoś.
A z ciekawości, u kogo dnia 20 listopada padało? Niech napisze w komentarzu, bo jestem ciekawy. Bo w Warszawie to padało. Śniegiem. Chodzi mi o śnieg, jakby co. To była Wisła. Jedziemy szlakiem S7. No, ale to nie był helikopter. No, no. Przed chwilą widzieliśmy taką rozwaloną ciężarówkę w tym rowie. I ona była taka rozwalona, że miała pół kabiny całkowicie zniszczoną. No, sorry, że nie nagrałem, ale to po prostu tak śmignęła tutaj. Widział to, wiesz co? Bo to przez internet nie ma. To nie wiem, czy to mówić, czy ci to wreszcie, co czy tam Ania załatwi, to. Minęła dokładnie godzina od naszego wyjazdu z Warszawy, ze stacji metro Młociny. Dziękuję bardzo. Czyli zatrzymaliśmy się na stacji i można robić co się chce spać. Mamy małą przerwę w podróży. Widzę, że śnieg tutaj też jest. Zatrzymaliśmy się na stacji lotu. To jak skutecznie rozwalić Śnieżkę. Widzicie po niej. Czyli tutaj mogę zrobić takiego kabelka. O, widać tam mój napis. Odjeżdżamy już ze stacji i kierujemy się w dalszą drogę. Tu macie linię kolejową w Nizicy.
Wjechaliśmy z S7 na jakąś boczną dróżkę. Może tymczasowo, ale może też. Tajemnica wyjaśniona. Zjechaliśmy z S7. Jesteśmy w okolicach Ostródy. I wjeżdżamy w jakąś inną uliczkę. Bardziej przypomina ona miejską. Zatrzymaliśmy się na przystanku w Ostródzie. Teraz już odjeżdżamy z przystanku w Ostródzie. Wyjeżdżamy z Ostródy. Tutaj macie tory. Korek jest już około pół godziny. Poruszamy się bardzo powoli. Wjeżdżamy na rondo i tu takie super długi korek i kolejne roboty drogowe. Hello darkness, my old friend. Ponad 5 minut temu opuściliśmy korek. Jednak i tak na miejsce przyjedziemy opóźnieni. Około 5 godzin temu wjechaliśmy. Jesteśmy w Gdańsku i dojeżdżamy już do dworca. Dojechaliśmy już na dworzec PKS w Gdańsku i teraz idziemy na dworzec Główny PKP. Kupimy sobie bilet na pociąg. Kupiliśmy już bilety i jesteśmy na peronie SKM na stacji Gdańsk Główny. Podczas podróży będę wam wymieniać stacje, na których się zatrzymaliśmy. Gdańsk Główny. Gdańsk Stocznia. Gdańsk Politechnika. Gdańsk Wrzeszcz. Gdańsk Zaspa. Gdańsk Przymorze Uniwersytet. Gdańsk Oliwa. Gdańsk Żabionka Avis. Sopot Wyścigi. Sopot. Sopot Kamienny Potok. Gdynia Orłowo. Gdynia Redłowo. Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Gdynia Główna. Gdynia Stocznia. Gdynia Grabówek. Gdynia Leszczynki. Gdynia Chylonia. Gdynia Cisowa. Rumia Janowo. I Rumia. To są wszystkie stacje na trasie Gdańsk Główny Rumia. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ogólnie podsumować całą wycieczkę będzie ciężko, gdyż działo się dość dużo. 5 głównych punktów wycieczki. Wycieczka do Warszawy, składanka z Żerania, składanka autobusów, składanka ze wschodniej i relacja powrotna. To łączą się w całość jako weekend w Warszawie. A w tej trasie powrotnej to przeszkadzało mi tylko duże opóźnienie. Nie zapomnijcie dać lajka oraz napisać w komentarzu, co sądzicie o całej wycieczce. Oraz jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie kanał. Do widzenia w następnym specjalu oraz do usłyszenia w następnej relacji. I przepraszam, że nie było filmów, bo właśnie byłem w Warszawie. Cześć!